Witam Was serdecznie na naszym trzecim spotkaniu. Moja obecność w konfesjonale świadczy, że teraz już będziemy mówić właśnie, w jaki sposób się spowiadać. Pamiętajmy o tym, żeby zawsze się spowiadać szczerze. Myślę, że takim obrazem do szczerości powinien być taki prozaiczny przykład. Każdy z nas ma cień, prawda? No, idziemy, widzimy swój cień. I teraz pytanie, w jaki sposób się można pozbyć cienia? Są dwie odpowiedzi. Albo wejść do piwnicy, gdzie jest ciemno i cień znika, ale wtedy żyjemy w ciemności. Albo centralnie stanąć pod światłem, tak żeby to światło, tak jak tutaj sobie teraz włączę i moją łysinę wam ukażę, nas oświetlało, żeby cień był pod naszymi nogami. I teraz ku temu służy tylko i wyłącznie szczera spowiedź. Szczera to taka, kiedy ja nic nie zatajam i nic nie chcę przemycić. Wiecie, jakiego grzechu Pan Bóg nie odpuszcza? Mimo, że jest wszechmogący, wszystko może, nie odpuszcza grzechu, którego my nie wyznajemy. To jest grzech, którego my Panu Bogu nie oddajemy, a przez to też nie możemy doświadczyć Bożej łaski. Dlatego szczerość jest tutaj bardzo istotna, bardzo, bardzo znacząca. Tak jak, dajmy na to, ten syn marnotrawny, tak jak widzieliście przedtem w tym slajdzie, idzie i mówi, ojcze, zgrzeszyłem. Tak samo i my musimy stanąć właśnie w tej rzeczywistości prawdę o sobie. No ale właśnie, kiedy już mamy tą intencję poprawy, kiedy mamy to pragnienie, aby szczerze powiedzieć wszystkie swoje grzechy, stoimy w kolejce do konfesjonału. Zazwyczaj no, spowiadamy się albo przed mszą świętą, albo w czasie mszy świętej, albo w pierwszy piątek miesiąca. Bardzo często jest kolejka do konfesjonału, bo jest wiadomo, że mniej księży niż ludzi. Dlatego tych właśnie te kolejki się ustawiają. I zapytam Was, co robicie, kiedy stoicie w kolejce do konfesjonału? Wydaje mi się, że powtarzacie swoje grzechy, żeby jakiegoś grzechu nie pominąć i przypominacie sobie reguły spowiedzi, czyli właśnie kiedy będą spowiedzi i tak dalej. Ale chciałbym Wam przed Wami odkryć taką rzeczywistość, cofnijmy jeszcze do tyłu jeden slajd, że droga do... jeszcze do przodu. Że droga do konfesjonału to jest czas modlitwy. Czas modlitwy. Jest to czas modlitwy za księdza, który mnie spowiada. To jest tylko człowiek, który często jest zmęczony, który często może nas nie rozumieć i warto się za niego pomodlić. Niestety, ja sam kiedyś miałem takie doświadczenie bardzo złego potraktowania w czasie spowiedzi i wtedy pomyślałem sobie, że jak już będę kiedyś księdzem, to nigdy nie będę tak spowiadał. Konfesjonał to jest rzeczywistość, gdzie naprawdę można doświadczyć Bożej łaski, ale też i można człowieka bardzo zranić. Bo ktoś okaże się po prostu dla nas niemiły, nieżyczliwy, niemiłosierny. I wówczas, niestety, ale człowiek może powiedzieć, a nigdy więcej tu nie przyjdę. Ja miałem takie podejrzenie, znaczy taką pokusę, że tak powiem i więcej już Ci nie chciałem spowiadać, ale wyszedłem z tego obronną ręką i pomyślałem sobie, że już mam być kiedyś księdzem, to nie takim jak on. Nie takim, który nie potrafi okazać zrozumienia i miłosierdzia. Dlatego warto się pomodlić za tego księdza, żeby Duch Święty go natchnął i nam właściwie podał pouczenie. Żeby nas zrozumiał, żeby nam pomógł w drodze nawrócenia. Druga sprawa to jest czas modlitwy o odwagę dla siebie, abym się nie bał, nie wstydził, abym przełamał swój lęk, jakieś bariery, wyszedł ze schematu, jakiejś rutyny spowiedzi, tylko właśnie miał odwagę powiedzieć, tak było, proszę księdza, w moim życiu. Wiecie, kiedy jest piękna spowiedź? Kiedy ktoś przychodzi i naprawdę z drżącym głosem zaczyna po prostu tak dukać. Ja wtedy się cieszę, bo wiem, że on wtedy mówi szczerze, odważnie. A kiedy ktoś przychodzi ta 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 ta, to mam podejrzenie, że nie wiadomo, czy żałuje. Naprawdę. Ksiądz, który siedzi w konfesjonale i spowiada bardzo wiele osób, to też ma doświadczenie i łatwo też Duch Święty daje łaskę rozeznania, czy ktoś rzeczywiście chce się nawrócić, czy nie. I dla przykładu Wam podam świętego ojca Pio, do którego, no może nie kilometrami, ale długie kolejki stały, aby się u niego wyspowiadać. A on tylko się wychylał z konfesjonału i mówi, a ty wynocha z kościoła. Bo wiedział, że ten człowiek nie idzie się wyspowiadać szczerze. Więc módlcie się za księdza, za siebie, o odwagę, by wyznać te wszystkie swoje błędy, słabości, niewierności, grzechy. Ale też i módlcie się o wytrwałość. Żebyście potrafili wytrwać w waszych dobrych postanowieniach. Bo idziecie się wyspowiadać nie po to, jak wywrotka, która przyjeżdża i, dajmy na to, wykipruje wszystkie swoje brudy i później jedzie znowu łapać te brudy. No nie.
mam pragnienie zerwania z grzechem, chcę się z tego wyzwolić, dlatego rozpoczynam tę walkę od spowiedzi, od tego, że chcę właśnie Panu Bogu to, co złe w moim życiu, po prostu oddać, Jemu to ofiarować. I teraz, kiedy już jestem pierwszą osobą do spowiedzi, następny jestem ja, to wtedy pamiętajcie o tym, żeby pomyśleć, z kim się spotykacie. Nie z księdzem, nie z człowiekiem, tylko z Bogiem. Ten ksiądz jest tylko, można powiedzieć, narzędziem Bożego miłosierdzia. Jest potrzebne, aby Pan Bóg właśnie jego ustami, jego dłonią wypowiedział nad wami słowa rozgrzeszenia i dłonią wam właśnie te grzechy odpuścił, czyniąc znak krzyża. Pan Bóg odpuszcza grzechy. Człowiek nie, ksiądz nie. Można księdza oszukać. Można księdza w jakiś sposób nie zrozumieć i tak dalej. Ale Pana Boga nie oszukamy. Dlatego, kiedy idę do spowiedzi, miej tą świadomość, że nie idziesz się spotkać z psychoterapeutą, tylko z żywym Bogiem. On tutaj jest. Mało tego, nie jeden raz dzielę się takim moim doświadczeniem jako księdza, spowiednika. Nie jeden raz było tak, że ktoś przychodzi do spowiedzi, mówił o swoich grzechach, o swoich błędach i nagle Pan Bóg dał jakieś takie światło, jakieś takie poznanie i takie pytanie, które miałem wtedy postawić, nagle było odpowiedzią na wiele wątpliwości tego człowieka i mówi, a skąd to ksiądz wie? Ja nie wiem, ale Pan Bóg jest. Pan Bóg jest i w mocy Ducha Świętego działa w naszych sercach i w sercu kapłana i w twoim sercu. Więc pamiętaj, że spowiedź to spotkanie z żywym Bogiem. To Pan Bóg tu czeka na ciebie i On ci grzech rozgrzesza. Człowiek, czyli ksiądz, nie ma władzy rozgrzeszania grzechów. On nie ma takiej mocy. On tylko ma jakby takie uprawnienia, aby w imieniu Kościoła mocą Chrystusa nam grzechy przebaczyć. Sam ksiądz władzy takiej nie ma. Sam jest grzesznikiem, sam się spowiada i niestety, ale to Pan Bóg jest tym, który jest w stanie nam grzech odpuścić i nam te grzechy przebaczyć. Kiedy już jesteśmy przy kratce konfesjonału, to pamiętajmy o tym, że to jest sakrament, a więc ma swój konkretny przebieg. Rozpoczynamy od przywitania. Mówimy do księdza, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nie mówimy dzień dobry, czy cześć, czy elo. To nie jest przygoda z szkolnego korytarza, czy z ulicy, tylko to jest rzeczywistość święta. Więc trochę szacunku tutaj bardzo was proszę o to, żebyście okazywali. Mało tego, aby o tym pamiętać, żeby pochwalić Pana Boga. Druga kwestia, o której pamiętajcie, to jest znak krzyża, który czynimy, nie mówimy. Ja nieraz patrzę, jak ktoś się spowiada i widzę, ktoś przychodzi, ma ręce złożone w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ale znak krzyża to nie jest rzeczywistość do wypowiadania, tylko do uczynienia w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Więc bardzo proszę, kiedy przystępujemy do spowiedzi, przeżegnać się. Od razu mówię kiedy. Na początku spowiedzi i wówczas, kiedy ksiądz nad nami kreśli znak krzyża w czasie formuły rozgrzeszenia. Wówczas też czynimy znak krzyża. Bardzo rzadko się zdarza, że ktoś się wtedy żegna. Ja, kiedy uczyłem w szkole podstawowej, to uczyłem moich uczniów, moje dzieci właśnie na religii, że spowiedź, tak jak msza święta, ma dwa znaki krzyża. Na początku i na końcu. Na początku się żegnamy i wtedy, kiedy ksiądz nam udziela rozgrzeszenia, wówczas też czynimy znak krzyża. No i ksiądz oczywiście może, to jest dowolność. Często księża z tego rezygnują, z tego powodu, że jest długa kolejka. Może ksiądz wypowiedzieć słowa zachęty, a więc niech Pan będzie w Twoim sercu, aby skruszony w duchu wyznał swoje grzechy. To są słowa, które mają pokonać nasz lęk i w jakiś sposób nas otworzyć na tę łaskę Bożego przebaczenia. Pamiętajmy, że rozpoczynamy od pochwalenia Pana Boga, od znaku krzyża, który czynimy, a nie tylko mówimy. No i oczywiście, jeżeli ksiądz to zastosuje, wówczas możemy wsłuchać się w słowa zachęty. Może tej zachęty po prostu też i nie być. Zazwyczaj nie ma, ale ta prezentacja i to nasze spotkanie rekolekcyjne jest taką jakby formą doskonałej spowiedzi, więc proszę to posłuchać, jak może być, prawda? Kiedy już jesteśmy po tej części wstępnej, rozpoczynamy od tak zwanego CV penitenta. Jest to bardzo ważna rzeczywistość, o której też często zapominamy, bo od razu mówimy, kiedy byliśmy do spowiedzi i od razu jakie grzechy. Natomiast warto się przedstawić, ogólnie powiedzieć właśnie, ile mam lat, do której chodzę klasy, kiedy byłem ostatni raz do spowiedzi, czy została odprawiona pokuta i
nad czym staramy się pracować, to wtedy jest dowód na to, że rzeczywiście poważnie podchodzimy do spowiedzi. I teraz warto o tym wiedzieć, warto to powiedzieć, bo dajmy na to, przychodzi ktoś do spowiedzi i mówi, flirtowałem z kobietami, prawda? No ktoś powie, no to kobieta, mężczyzna, naturalny pociąg, ale ksiądz się pyta wówczas, a ty jesteś kawalerem, czy jesteś mężem? Jestem mężem. Czujecie różnicę grzechu? Albo na przykład ktoś przychodzi do spowiedzi i mówi, nie modliłem się. I później ksiądz, dajmy na to, w czasie spowiedzi pyta, a kim ty jesteś, prawda? Ty jesteś mężem, ojcem, jestem księdzem. Popatrzcie, jaka jest wtedy inna rzeczywistość grzechu, prawda? Więc to przedstawienie się, kim jestem ogólnie, to jest tak naprawdę informacja dla księdza, w jaki sposób nas ma potraktować w czasie spowiedzi, jaką ma wobec nas dać jaką ma dać nam pokutę, pouczenie. Bo dajmy na to też taka jest sytuacja, że przychodzi do spowiedzi osoba, która opiekuje się i wychowuje niepełnosprawne dziecko, bardzo ciężko chore. I wiadomo, że taka osoba nie ma tyle czasu na modlitwę, co inny człowiek. Ta osoba też musi być nieustannie przy łóżku tego człowieka chorego. Więc nie mogę sobie na to pozwolić, że ja będę nagle... masz się modlić, chodź do kościoła. Nie mogę na to pozwolić. Bo ten człowiek tak naprawdę modli się i Panu Bogu oddaje cześć opieką nad tym chorym dzieckiem. I to jest właśnie wszystko zawarte w tym CV penitenta. Mało tego, bardzo proszę mówić ogólny czas spowiedzi. Ja wam powiem takie doświadczenie moje, kiedy po raz pierwszy byłem w Medjugorje, pojechałem tam, jest taka tradycja, taki zwyczaj, że każdy ksiądz, który tam przyjeżdża, musi jeden dzień spowiadać. Oczywiście to jest konfesjonał świata, tak to nazywam. I ksiądz bierze tabliczkę, jakie tam języki zna, wstawia przed sobą te tabliczki i osoby i osoby właśnie mówiące w tych językach się spowiadają. I tam są takie malutkie jakby konfesjonały, na takiej zasadzie, że są zamknięte. Jest ksiądz siedzi, prawda, spowiada i ktoś wchodzi, klęka na klęczniku i wypowiada swoje grzechy. Pamiętam takie doświadczenie, że przychodzi do spowiedzi człowiek, który nie był 28 lat do spowiedzi. I mówi, nie byłem 28 lat do spowiedzi i patrzy na mnie, na moją reakcję. Ale ja jakoś byłem tak dziwnie spokojny, nic nie powiedziałem na ten temat. On myślał, że może nie usłyszałem. Mówi, proszę księdza, 28 lat nie byłem do spowiedzi. Ja dalej cisza. W końcu on łapie moje ręce. Proszę księdza, słyszy ksiądz, 28 lat. Mówię, chwała Bogu, żeś przyszedł. Zacznij się spowiadać. Ale nie był rekordzistą. Rekordzistą był człowiek, do którego zostałem wezwany na wakacjach, gdzie jego małżonka mówi, proszę księdza, mój mąż umiera. Ale proszę, jak to ksiądz robi? Nie wiem. Proszę mu pomóc się wyspowiadać, bo ostatni raz był do spowiedzi w dniu naszego ślubu, a w tym roku mija 53. rocznica. Rozumiecie? I teraz pomyślcie sobie, jak ksiądz ma spowiadać człowieka, który nie był 53 lata do spowiedzi. 53 lata, rozumiecie? To sumienie już tak naprawdę każdy grzech był przytaknięty, że tak. I na przykład ktoś przychodzi i mówi, nie byłem do spowiedzi jeden dzień. Tydzień temu byłem do spowiedzi, albo dwa dni temu. No to wiadomo, że on walczy z jakimś grzechem. Wiadomo, że też zależy mu na łasce. A jak ktoś przychodzi, a nie będę spowiedzi 25 lat, 53 lata, nie? To jest rzeczywistość, która ma służyć pomocą księdzu, aby nam właściwie mógł udzielić pouczenia. Więc pamiętajcie o tym, że mówimy ogólnie, kim jestem, czy jestem, jakim jest stan mój, kiedy będę spowiedzi, czy odprawiłem pokutę. Aha, jeszcze odnośnie pokuty. Czasem się tak zdarza, że ktoś zapomni pokuty. Wówczas można sobie samemu nałożyć taką pokutę, jak zwykle, na przykład, nie wiem, idziemy do spowiedzi, dostajemy litanie do serca Pana Jezusa, czy też jakiś dziesiątek różańca, czy jakiś czyn dobry, bo pokuta to nie musi być tylko modlitwa, ale może być to dobry czyn. I teraz mogę sam sobie to nałożyć i przy następnej spowiedzi powiedzieć, proszę księdza, ja zapomniałem pokuty, ale w ramach tamtej pokuty odprawiłem taką modlitwę, czy też po prostu uczyniłem taki dobry czyn. Warto to powiedzieć. Natomiast proszę nie myśleć, że idę do spowiedzi i powiem, że nie odprawiłem pokuty i już tamta pokuta minęła. Nie. Po każdej spowiedzi do ważności sakramentu należy odprawienie pokuty. Więc jeżeli nie odprawiłem, to warto to powiedzieć i jeżeli sam sobie nie nałożę, to proszę
proszę poprosić księdza o to, aby wam nałożył nową pokutę. On wtedy powinien się zapytać ogólnie o wasze grzechy, jakie te grzechy były, czy pamiętacie? I wówczas dopiero powinien wam pomóc taką pokutę otrzymać. Kiedy już jesteśmy właśnie w tym doświadczeniu całej spowiedzi, wówczas tak naprawdę mówimy, od czego zacząć. Pamiętamy od tego całego przywitania, pamiętamy od określenia, kim jestem, pamiętamy od określenia, kiedy byliśmy ostatni raz do spowiedzi, czy została odprawiona pokuta. I teraz mówię szczerze o swoich grzechach. Pamiętam o tej liście top 10, czyli zaczynam od grzechów ciężkich, śmiertelnych, od grzechów głównych i kończę na grzechach powszednich. Mówię konkretnie, ile razy i w jakich okolicznościach, aby też w jakiś sposób nakreślić tę sytuację, bo na przykład jeżeli właśnie nie byłem w kościele, byłem chory, a nie byłem w kościele, bo byłem leniwy, no to jest właśnie ta intencja, nie? Czyli te okoliczności, które spowodowały moją abstencję, moją nieobecność na mszy świętej. I proszę was o to, żebyście byli tutaj szczerzy. Nie starajcie się przemycać grzechów w konfesjonale, bo to nie jest miejsce do oszustwa. Podzielę się z wami też takim doświadczeniem, że to jest niebywałe, ale taka była sytuacja, że kiedyś spowiadałem taką jedną osobę, która wypowiedziała wszystkie grzechy i na samym końcu mówi: kłamałem, niech to będzie mężczyzna. Nie ma znaczenia, kto to był. Dla mnie to słowo kłamałem, to wyznanie grzechu było tak dziwne i poprosiłem o to, żeby jeszcze raz wyznać grzechy, ale poczynając od kłamstwa. Wyobraźcie sobie, że wszystkie grzechy były inne. Wtedy pytam, po co ta spowiedź? No po co właśnie, jaki jest sens tej spowiedzi, skoro idę do spowiedzi, aby oszukiwać i kłamać? To jest niedopuszczalne. Nie można sobie z Pana Boga robić kpin, bo wtedy taka spowiedź jest świętokradztwem, czyli jest niejako marnotrawstwem łaski, którą Pan Bóg daje. Kradnę łaskę, która mi się nie należy. Jest to poważne zaniedbanie, jest to poważna wina, która ciąży na naszym sumieniu, z której też trzeba się wyspowiadać. Panie księdza, ja nie wyznawałem wielokrotnie konkretnego grzechu w czasie moich spowiedzi. Pamiętajmy o tym, że w czasie spowiedzi możemy o coś zapytać. Na przykład, proszę księdza, czy to jest grzechem, albo jak sobie z tym poradzić? Ale też nie bójmy się, kiedy ksiądz nas o coś zapyta. Na przykład są takie sytuacje, że ksiądz coś nie dosłyszy, nie słyszy tego, co mówi i mówi: powtórz, co powiedziałeś, albo co znaczy ten grzech? No ksiądz też nie jest wszystko wiedzący, nie jest Duchem Świętym. Dlatego może zapytać oraz, kiedy są takie sytuacje, kiedy jest wątpliwość co do faktycznego żalu za grzechy, ksiądz może zadać pytanie, czy żałujesz. Może zadać pytanie o to, czy rzeczywiście tobie należy się rozgrzeszenie, bo są sytuacje, kiedy ktoś ma przeszkodę do otrzymania łaski Bożego przebaczenia z własnej winy. I wtedy ksiądz powinien wytłumaczyć: słuchaj, niestety nie mogę ci udzielić rozgrzeszenia, bo taka jest nauka Kościoła, ty trwasz w takiej konkretnej sytuacji. Jest to bardzo smutne doświadczenie. Ja, chwała Bogu, na razie tylko jeden raz w swoim życiu kapłańskim, a jestem 9 lat księdzem, w maju skończę 9 lat kapłaństwa, tylko jeden raz nie udzieliłem rozgrzeszenia. Ale powód był bardzo prosty. Człowiek nie żałował. Zapytałem się, czy żałujesz? Nie. Nie żałujesz, to niestety nie ma rozgrzeszenia. Nie bójcie się pytań. Ksiądz nigdy nie powinien pytać z jakiejś takiej ludzkiej wścibskości, z ciekawości, to jest niedopuszczalne. I gdyby taka była sytuacja, wówczas proszę księdza upomnieć. Proszę księdza, proszę nie zadawać niestosownych pytań. Ale myślę, że to są sytuacje, które zdarzają się po prostu diametralnie rzadko. Ja nigdy nie słyszałem o takich sytuacjach, żeby się były nagminne. Ale gdyby, nie daj Boże, była taka sytuacja, wówczas bardzo proszę zwrócić uwagę, proszę księdza, proszę nie zadawać takich pytań, prawda, które nie wynikają z chęci pomocy do spowiedzi, tylko z jakiejś takiej ludzkiej słabości, prawda? To jest niedopuszczalne. Nie bójmy się pytań. Nie bójcie się pytać i nie bójcie się, kiedy ksiądz stawia pytania, bo on nie stawia tych pytań po to, żeby nam udowodnić, jaki jesteś grzeszny, jaka jesteś grzesznica, tylko po to, żeby nam pomóc w spowiedzi. I kiedy już, dajmy na to, te nasze grzechy zostaną wyznane, powiedz, że za te grzechy serdecznie żałujesz, że więcej nie pamiętasz, znaczy nie chcę zataić, nie mam nic więcej w pamięci. Żałuję serdecznie za to, Pana Boga przepraszam, chcę się poprawić, prawda? Ksiądz wówczas udziela nam pouczenie, czyli daje jakąś wskazówkę, postara się na tym pracować, spróbuj w taki sposób. No jednak pamiętajmy o tym, co mówił papież Franciszek, kiedy był w Polsce,
po raz, nie papież Franciszek, tylko papież Benedykt XVI powiedział, że zadaniem księdza to nie jest właśnie być specjalistą od remontów, być specjalistą od jakichś tam różnych inwestycji, tylko być specjalistą od spraw duchowych. Ksiądz jest osobą duchowną, on powinien się na tym znać jak lekarz na leczeniu człowieka. Jest sam lekarzem dusz. I dlatego właśnie ten czas, kiedy ksiądz do nas mówi, to też jest czas ważny. Posłuchajmy, co mówi. Nie słuchajmy, ojej, gada i gada. Tylko postarajmy się zrozumieć, że to pouczenie ma nam służyć ku lepszemu. Ksiądz jest... Miałem taką kiedyś babcię na parafii, która mówiła, ksiądz się uczył, ksiądz wie. Więc ksiądz się uczył, ksiądz wie. Mało tego, ma doświadczenie wielu innych spowiedzi, ma doświadczenie kierownictwa duchowego, więc może wam pomóc. Ale kiedy nie słuchamy, to nie pomoże. Więc po to mamy uszy, żeby je używać, prawda? I kiedy już ksiądz nam zadaje pokutę, zapamiętajmy tę pokutę, ksiądz nas wzywa, a teraz żałuj za grzechy, a ja udzielę ci rozgrzeszenia. Bijemy się w piersi, tak jak ten właśnie celnik, o którym wam mówiłem w czasie pierwszego spotkania. Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Ja jestem grzeszny, ach, żałuję za mnie złości. Bije się w piersi, wówczas ksiądz nad nami wypowiada słowa rozgrzeszenia. Nie wiem, czy kiedykolwiek słyszeliście formułę rozgrzeszenia, bo często no, ksiądz mówi szeptem, też prostuje się, bo nad wami wyciąga dłoń w geście tego właśnie rozgrzeszenia, modlitwy wstawiennicze nad wami. Ksiądz mówi, Bóg, Ojciec Miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła i ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Na te słowa, pamiętamy, czynimy znak krzyża. W czasie tych słów, kiedy ksiądz te słowa wypowiada, wówczas nasza dusza jest obmyta z grzechu. Mamy na nowo stan łaski Bożej. Ale wiemy o tym, że każdy grzech pociąga za sobą dwa skutki, winę i karę. Kara zostaje nam tutaj darowana, ale zostaje wina do odpokutowania. Musimy zadośćuczynić za to, co zrobiliśmy złego. Dlatego naszym zadośćuczynieniem wobec Pana Boga jest właśnie modlitwa, post, uczynki pokutne, ale wobec drugiego człowieka jest naprawienie zła. I na przykład pamiętajmy o tym, że spowiedź nie jest przyklepaniem kradzieży twoje. Absolutnie nie. Jeżeli ukradłeś, to trzeba to oddać. Pamiętam takie doświadczenie, już nie spowiedzi, ale takiej rozmowy, kiedy przychodzi taki pan i mówi, proszę księdza, dzisiaj mój wspólnik tarnął się na swoje życie, a tarnął się przeze mnie, bo ja go szukałem na grube pieniądze i teraz te pieniądze są jak judaszowe srebrniki. Co mam teraz z tym zrobić? Mówię, została żona, zostały dzieci, więc bardzo proszę teraz zatroszczyć się i te pieniądze przekazać najbliższym. Do trumny mu tych pieniędzy nie da, nie odda mu tego, co właśnie zostało już w jakiś sposób no, zmarnotrawione. Są sytuacje różne. Jeżeli nie mamy możliwości, aby zadośćuczynić konkretnej osobie, staramy się podjąć podobną, czy też taką samą właśnie formę zadośćuczynienia wobec, nie wiem, Caritasu, domu dziecka, domu samotnej matki, ludzi potrzebujących. Jest wiele możliwości. Naprawdę jest wiele możliwości. Ale jeszcze jeden grzech muszę wam powiedzieć, w sensie takim, który domaga się odwołania, to jest oszczerstwo. Kiedy ja mówię w sposób celowy kłamstwo na czyjś temat, aby komuś zaszkodzić, wówczas popełniam oszczerstwo, które nie domaga się zaprzestania, ale odwołania. I na przykład nie jest trudno rzucić kłamstwo, jakąś obelgę na czyjś temat i później go nie odwołać. Pamiętajcie, jedno ludzkie słowo potrafi człowiekowi odebrać życie. Więc warto, naprawdę warto wiedzieć o tym i unikać za wszelką cenę oszczerstw. Nie wolno nam takich rzeczy mówić, kłamliwych, na czyjś temat, aby komuś celowo zaszkodzić. I to, co wam przedtem powiedziałem w czasie tego naszego spotkania, pokuta jest naszym obowiązkiem. Odprawienie pokuty to jest nasze zadanie. Najlepiej jest to, kiedy odprawiamy pokutę tuż po spowiedzi. Niektóre pokuty są dosyć duże, ciężkie, ale tak naprawdę pamiętajcie o jednym, że pokuta nie ma na celu, aby nas przydusić do ziemi, bo ona też otwiera przed nami prawdę Bożej miłosierdziu. Popatrz, miałeś ciężkie grzechy, a Pan Bóg ci okazał przebaczenie, masz mało pokut od odprawienia. Niemniej jednak ta pokuta to też jest rzeczywistość, którą my sami sobie powinniśmy nakładać. Na przykład post w piątek to nie jest to, że dla przykładu to jest złe mięso, od szarka niech to będzie, tylko post piątkowy to jest sposobność do tego, żeby czynić dalej pokutę. Czyli no właśnie,
mocno grzeszyłem, mało pokutę dostałem, ale teraz umartwiam się, rezygnuję z czegoś dobrego po to, aby Panu Bogu wynagrodzić za swoje błędy, za swoje grzechy. Pokuta to także jest dobry uczynek. Pamiętam takie doświadczenie, jak mój taki jeden kolega, który został właśnie świeżo po święceniach, w czasie spowiedzi mówi: słuchaj, nie wiedziałem, jak się zachować, bo powiedziałem w czasie pokuty, że jakiemuś tam człowiekowi, że to proszę w ramach pokuty wziąć żonę na spacer czy do restauracji. A na to słyszy: co? Z nią? A co ludzie sobie pomyślą? Pamiętajcie, pokuta to może być dobry uczynek. I takie wam dam świadectwo mojej poprzedniej parafii. Pracowałem w Krośnie i tam byłem zaangażowany w hospicjum. I byłem taki dogadany właśnie z siostrą zakonną, która była tam ordynatorem tego właśnie oddziału hospicyjnego, że mogą przychodzić osoby, które będą tam pomagać. I nieraz, jak ktoś się spowiadał z pychy albo z takiej zarozumiałości i pewności siebie, to wówczas prosiłem, żeby w ramach pokuty poszedł i na przykład popracował, czy też posiedział, pomodlił, ogolił kogoś, nakarmił kogoś w hospicjum. Słuchajcie, efekt był taki, że te osoby chodziły już tam do hospicjum już nie jako kara za grzechy, jako pokuta, tylko właśnie z dobroci serca, bo dopiero tam uczyły się te osoby, co to znaczy żyć, co to znaczy pomagać drugiemu człowiekowi. Więc pokuta ma na celu nie jakoś zadośćuczynienie kary, jakoś, nie wiem, kara za twoje błędy. Ona gładzi twoją winę, natomiast ona też jest taką przestrzenią, że ciebie stać na lepiej. I teraz pamiętajcie o tym, do czego nas zaprasza teraz na przykład Kościół. Ksiądz mówi, że za uczestnictwo w gorzkich żalach i w drodze krzyżowej można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. O co chodzi w tym odpuście zupełnym? Właśnie chodzi o to, żeby ta wina została anulowana całkowicie. Pokuta gładzi tylko część winy, dlatego bardzo wiele dusz po śmierci idzie do czyśćca, aby tam co zrobić? Odpokutować swoje winy. A więc odpust zupełny to jest czas, kiedy właśnie ja otwieram się na Bożą łaskę i Pan Bóg mi te winy daruje. Gdybym zyskał odpust zupełny i w tej chwili umarł, to wyobraźcie sobie, że ja od razu idę do nieba. Tyle, jeżeli chodzi o spowiedź. Zapraszam Was jeszcze za jakąś chwilkę, nie wiem, czy na następnej lekcji, nie wiem, jak tak właśnie katecheci poprowadzą, ale jeszcze na jedną rzecz, na jedno spotkanie i w taki sposób zakończymy nasze rekolekcje. Dziękuję za uwagę teraz i zapraszam zaś.